Słuchajcie, w zdrowym ciele zdrowy duch. Jak oczyścić organizm? Jak mieć zdrowe jelita? Dzisiejszego dnia porozmawiamy o tym, jak ten organizm oczyścić, jak te jelita oczyścić, gdyż jelita tworzą się w naszym organizmie jako pierwsze i są najważniejszą z rzeczy, aby być zdrowym i aby mieć tą wydajność. Więc dzisiejszego dnia skupimy się na naszym organie jak jelita, jak mieć czysty organizm, jak oczyścić się z rzeczy, które nam nie służą. Napiszcie, jak się czujecie. Jak wam się spało, jak wam się wstało, jak poranne nawyki. Napiszcie, poniedziałek, mamy tak naprawdę 24 października, dzień 12 wyzwania. Gratuluję, że wstaliście. Mamy już poniedziałek, nie ma już weekendu, więc nie macie wymówki, trzeba wstać, bo trzeba pójść do pracy, więc dzisiejszego dnia pewnie będzie więcej osób. Witam gwardię, widzę, że są osoby z firmy. Siemanko, siemanko, to będzie dobry tydzień. To będzie dobry tak naprawdę dzień, nie tylko tydzień. I każdy dzień ma być taki sam, ma być dobry. Więc przywitajcie się ze mną, przywitajcie się z sobą, napiszcie, jak się czujecie, napiszcie, jak wam się spało, jak wam się wstało. Ja osobiście poszedłem wczoraj spać o godzinie 20.30, wstałem o godzinie 4.20, więc trochę pospałem i tak wstałem przed budzikiem. Zrobiłem rano zimny prysznic, medytację i to mi wystarczyło, żeby tak naprawdę dobrze się czuć. Już widzę, że ludzie budzą się przed budzikiem. Niektórzy wstają jeszcze z budzikiem, ale zobaczycie, że na przestrzeni czasu, jeżeli te nawyki będziemy codziennie rano tutaj na tej akademii sobie praktykować, będziecie wstawali przed budzikiem, a jeszcze dołożymy do tego wisienkę na torcie, czyli dołożymy kolejne rzeczy, kolejne nawyki, o których będziemy rozmawiać, bo jeszcze o dzisiejszym temacie nie rozmawialiśmy, a mamy 12 dzień wyzwania. Ja uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby rano wstawać z wyspanym i tak naprawdę zregenerowanym organizmem, bo czysty organizm to jest lepsza regeneracja podczas snu. Więc dzisiejszego dnia porozmawiamy o tym, jak ten organizm oczyścić, jak mieć czyste i zdrowe jelita, jak dbać o to, żeby tak naprawdę w tym naszym organizmie nie było żadnych patogenów, wirusów, bakterii, drobnoustrojów i innych, i innego bogatego, tak zwanego życia wewnętrznego, jak to się mówi, które nam czasami przeszkadza, więc ogólnie bogate życie wewnętrzne emocjonalnie nam pomaga, ale bogate życie wewnętrzne, jeżeli chodzi o jakieś tam inne żyjątka, nam niestety nie sprzyja. Zauważycie, że tak naprawdę, kiedy oczyścicie organizm z tych wszystkich toksyn, to będziecie mieli sen znacznie lepszy, będziecie szybciej zasypiać, nie będziecie się budzić w nocy, będziecie wcześniej wstawać, będziecie potrzebowali mniej snu na to, żeby ten organizm się zregenerował. Ja swoją przygodę z oczyszczaniami organizmu rozpocząłem tak naprawdę chyba z 4 czy 5 lat temu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie ja praktyki stosowałem. Powiem wam tylko, co działa. Nie będziemy mówić o tych rzeczy, co nie działają, co jakby na moim organizmie się nie sprawdziły. Aczkolwiek pamiętajcie, że ja nie jestem dietetykiem, nie jestem lekarzem, to nie są żadne porady lekarskie, które warto robić, bo miałem jakieś studia w tym zakresie. Nie. Ja jestem praktykiem. Ja wszystkie rzeczy, które wam mówię, przetestowałem na sobie. Więc wy testujcie na sobie, jeżeli to robicie, robicie to na własną odpowiedzialność. Aczkolwiek ja również ryzykowałem, nic mi się nie stało, czuję się fantastycznie, mam perfekcyjne wyniki krwi, mam perfekcyjne wyniki badań, robię sobie regularnie te rzeczy, więc jeżeli u mnie to jest w taki sposób i tak dobrze działa, to nie ma powodu do obaw, aczkolwiek wszystko róbcie z głową, jeżeli będziecie robić którąś praktykę, którą wam polecę i będziecie się źle czuli. Słuchajcie swojego organizmu, to jest numer jeden, słuchajcie swojego organizmu. Siemanko, siemanko, cześć wszystkim jeszcze raz. Mamy 6.05, 24 października i zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy o tym oczyszczaniu organizmu, jak zadbać o te zdrowe jelita. Słuchajcie, kiedy organizm się jakby tworzy w łonie matki, to na samym początku tworzą się jelita, tworzy się jakby taka rurka. Czyli na początku tworzą się jelita, dopiero później tworzy się serce, a dopiero na końcu tworzy się mózg. To mówi o tym, że te jelita są niesamowicie ważne. Mówi się, że jelita są naszym drugim mózgiem. Ja uważam, że jelita są naszym pierwszym mózgiem, bo tworzą jako pierwsze. Tak? Jeżeli tworzą się jako pierwsze, są ważniejsze. Druga rzecz, w jelitach jest znacznie więcej połączeń nerwowych i komórek niż w mózgu. Więc jakby te jelita naprawdę są ważne i warto zadbać o to, żeby one były czyste. Ja tą swoją przygodę z oczyszczaniem właśnie zacząłem od jelit i jakby to jest proces. Nie zrobicie tego w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w ciągu nawet roku. Bardzo często takie prawdziwe oczyszczanie organizmu z toksyn, patogenów, drobnoustrojów, bakterii, które wszyscy mamy. Nie ma osoby, która tego nie ma, bo jesteśmy, można powiedzieć, fauną.
jakby jest fauna i flora. Mamy to życie wewnętrzne w postaci innych bakterii. Ono musi być. Bez niego byśmy nie mogli funkcjonować, więc ono musi być, ale nie w taki niekorzystny dla nas sposób i o tym dzisiaj porozmawiamy. Więc ja zacząłem od oczyszczania organizmu i to oczyszczanie trwało u mnie bardzo długo i uważam, że cały czas trwa. Bo jeżeli my przez 20 kilka lat pijemy alkohol, palimy papierosy, ja tak funkcjonowałem, dużo imprezujemy, mamy na przykład jakieś tam złe nawyki, złe tryb jedzenia, spożywamy bardzo dużo cukru, mamy przerost grzyba candida, to praktycznie każdy ze społeczeństwa ma. I wtedy mamy na przykład nos zatkany, czy nie możemy funkcjonować. I bardzo często okazuje się, że wystarczy, że dziecko, które ma glistę ludzką, pozbędzie się glisty ludzkiej i alergia mija. Glista ludzka jest bardzo często przyczyną różnego rodzaju alergii. I człowiek robi różnego rodzaju leki na alergię, zamiast wyeliminować przyczynę. Więc dzisiaj pogadamy o tym, jak tą przyczynę wyeliminować i jak przestać chodzić do apteki. Ja kiedy wyeliminowałem swoje przyczyny różnych chorób, to moje dolegliwości zniknęły i przestałem zasilać farmację, która chciała, żebym ich zasilał. Więc nie zaleczamy choroby, tylko leczymy przyczynę, żeby ten skutek rozwiązać, tak? Żeby to było długotrwałe. Więc dziecko, które się pozbędzie prawdziwie odrobaczy z glisty ludzkiej, przestaje mieć alergię. Inne historie. Ja miałem akurat Aspergilliusa nigera, taki miałem pleśń w zatokach. Gdzieś tam byłem pewnie w jakimś miejscu jako dziecko, gdzie w ścianach była ta pleśń, bo ta pleśń jest w ścianach jakiegoś budynku i się zaraziłem wziewnie po prostu i ta pleśń się rozwijała. Kiedy my dostarczamy tej pleśni czy grzybom pożywkę w postaci cukru, w postaci ogólnie węglowodanów, ona się rozwija. Kiedy my tej pleśni nie mamy, to możemy spożywać węglowodany cukru i jakby nic się nie stanie. Ja nie krytykuję tego, że to jest złe paliwo. Aczkolwiek to jest najlepsze paliwo dla tych grzybów, drobnoustrojów, patogenów i innych pleśni. Więc jeżeli wyeliminujecie na podstawie braku cukru te wszystkie jakby przyczyny, te wszystkie jakby drobnoustroje, cukry i choroby i jakiegoś rodzaju kandidy czy aspergilliusy, wasze dolegliwości mogą zniknąć. Ja plułem na czarno, kiedy się oczyszczałem z tego Aspergilliusa nigera. Naprawdę na czarno. Jakby miałem, schodziło ze mnie wszystko, ten proces trwał 3 miesiące, po 3 miesiącach zacząłem normalnie oddychać. Wiem o tym, że bardzo dużo ludzi z was ma problem z oddychaniem, ma problem z zatokami, bo to jest bardzo częsta w obecnych czasach jakby dolegliwość i nie ma co tego zaleczać. Trzeba znaleźć przyczynę. I jakby u mnie to był Aspergillus niger. W większości przypadków to może być właśnie candida, candidoza, przerost grzyba, candidy. U innych może to być glista ludzka i na przykład mają wtedy alergię. Więc normalnym, fizjologicznym, naturalnym stanem człowieka jest bycie czystym, zdrowym i nie jest normalne, że mamy zatkany nos. Jeżeli mamy zatkany nos, coś mamy nie w porządku z organizmem, bo powinniśmy mieć drożny, czysty nos i móc oddychać prawidłowo. Ja kiedy oczyściłem się tak naprawdę z różnych patogenów i toksyn, zacząłem móc oddychać po wielu latach, gdzie nie mogłem oddychać. Zacząłem czuć zapachy, których nie czułem. Więc możecie doświadczyć po oczyszczeniu rzeczy, których nie widzieliście i nie czuliście. Schodzi taka mgła z oczu, powodująca tak naprawdę, że macie... I słuchajcie, dzisiejszy live mnie obrzydzi. Nie będziemy rozmawiali o tym, jak to wygląda, bo możecie sobie zrobić, jak wyglądają te, możecie sobie sprawdzić, jak wyglądają te wszystkie drobne ustroje, patogeny, toksyny. Ostatnie dni mówiliśmy dużo o prawach duchowych i innych rzeczach. Ja uważam, że nasza duchowość wzrasta bardzo mocno, kiedy się oczyścimy. Kiedy ja się oczyściłem jakby z różnych patogenów, to zacząłem mieć przepływ energii dużo bardziej drożny, zacząłem myśleć klarowniej. Okazuje się, że bardzo często te bakterie jelitowe, patogeny, one powodują, że możemy mieć inne emocje, inne myśli, niż tak naprawdę chcemy. Nawet jest taka jedna bakteria, czy tam jakby patogen, to się nazywa chyba toksoplazma, ona powoduje, że mysz jest bardziej podatna na to, żeby kot ją zjadł, bo kot ją zje, potem kot, prawda, ma tą bakterię, więc bakteria ma pożywkę z większego organizmu. Są tak inteligentne w nas stworzenia, które powodują, że my myślimy w inny sposób i my mamy emocje, których nie chcemy mieć. Kiedy ja się oczyściłem z patogenów i toksyn, moje myślenie się zmieniło, zacząłem mieć w ogóle mniej myśli, moje emocje się zmieniły, zacząłem mieć mniej negatywnych myśli, więc czysty organizm to jest fundament do szczęśliwego i zdrowego i pełnego życia. Więc ja kocham oczyszczanie organizmu, ja praktykuję różne metody od tak naprawdę już 5 lat. Więc lecimy. Jeżeli chodzi o oczyszczenie organizmu, pierwszą rzeczą, która bardzo wam pomoże w oczyszczeniu organizmu, jest zakwaszenie żołądka.
Bardzo dużo chorób i dolegliwości po zakwaszeniu żołądka znika z naszego organizmu. Ja polecam sobie sprawdzić metodą sody oczyszczonej, czyli kupujemy sobie sodę oczyszczoną, zwykłą sodę oczyszczoną, rano do szklanki natczo, pół szklanki wody, sypujemy łyżeczkę sody, pijemy sobie natczo i patrzymy, kiedy nam się odbije, jaki mamy zakwaszony żołądek. Jeżeli bardzo szybko nam się odbije, mamy nadkwasotę żołądka, jeżeli odbije nam się po 1-2 minutach, jest ok. Jeżeli odbije nam się po 3 minutach, 4-5, ja miałem tak niedokwaszony żołądek przez różnego rodzaju wegańskie diety, że miałem odbicie, słuchajcie się, po 4 minutach czy 5 minutach, więc miałem strasznie niezakwaszony żołądek i trzeba było ten żołądek zakwasić. Proces zakwaszenia żołądka trwa około 3 miesiące. Jak zakwaszamy żołądek? Ja polecam ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy robimy przed posiłkiem. Pijemy sobie 15 minut przed posiłkiem do szklanki wody. Wlewamy 1-2 łyżki octu jabłkowego. Zacznijcie od jednej, potem idźcie na dwie. Ja polecam tak naprawdę naturalnie mętny, niepodgrzewany, niepasteryzowany i jakby z tego korzystać sobie codziennie. Rano natczo, ocet jabłkowy, to jest bardzo dobre dla naszych jelit. Tu mamy super bakterie, to jest jakby probiotyk, który nam bardzo pomaga, więc oczyszczenie organizmu, ocet jabłkowy bardzo mocno pomaga w oczyszczeniu organizmu. Ja nie polecam cytryny, cytryna wychładza, ogólnie cytrusy wychładzają. Ludzie piją rano natczo cytrynę, ja nie piję cytryny. Cytryna jest tak naprawdę zimą dla nas szkodliwa, gdyż ochładza organizm. Ocet jabłkowy jest fajny, bo daje tak z medycyny chińskiej, takiego ognia do żołądka, lepsze trawienie przed posiłkiem, jeżeli wypijecie, oraz lepsze wejście w dzień, jeżeli wypijecie to natczo. Lepszy również sen, kiedy wypijecie to przed snem. Więc ja polecam robić to 3 razy dziennie, rano, przed posiłkami i tak naprawdę wieczorem. Drugą rzeczą, która zakwasi żołądek, jest betaina HCL. Ja mam betainę HCL firmy Now Foods. Firma Now Foods jest jednak no fajna firma, jakby nie ma znaczenia, jakiej firmy kupicie, ważne, żeby było 650 mg. Ta wartość jest no, największa obecnie na rynku, chyba nie widziałem większej. Ile tej proteiny spożywamy? Zaczynamy od jednej tabletki. Jeżeli nie czujemy gorąca w przełyku, następnego dnia spożywamy dwie. Jeżeli nie czujemy gorąca w przełyku, 3, 4, 5. Zwiększamy tą ilość betainy HCL przed posiłkiem. Tak samo z pół godziny przed posiłkiem, 15 minut przed posiłkiem minimum, żeby ona się zdążyła w żołądku rozpuścić. Do jakiej ilości betainy HCL dochodzimy? Dochodzimy do ilości takiej, aby nie było w przełyku. Aby, jak was pali w przełyku, odpuszczacie, zmniejszacie ilość, tak? Ja miałem tak niezakwaszony, słuchajcie, żołądek, że piłem ocet jabłkowy w ogromnych ilościach. Brałem betainy HCL, słuchajcie, 18 chyba sztuk brałem już betainy HCL, dopiero mi palił przełyk. 18 sztuk, gdzie mamy 120 kapsułek w jednej takiej, w jednym takim opakowaniu. Ja opakowanie zużywam na kilka dni. Tak miałem niedokwaszony żołądek, tak mi zaszkodziły wody alkaliczne, tak mi zaszkodziły diety wegetariańskie, wegańskie. W momencie, kiedy zacząłem zakwaszać żołądek poprzez ocet jabłkowy, poprzez betainę HCL, zacząłem lepiej się czuć. Zacząłem tak się czuć, że nie wiedziałem, że tak muszę się czuć. Po prostu wcześniej nie trawiłem. Im mamy mniej zakwaszony żołądek, tym nie trawimy. Jeżeli nam się po sodzie oczyszczonej odbije w okolicy 4-5 minut, mamy tak niezakwaszony żołądek, że pH jest około 5-6, gdzie pH powinno być w okolicy 1-2. Czyli żołądek powinien być kwaśny, żeby te pożywienie się dobrze jakby trawiło. Jak w momencie zacząłem jakby zakwaszać żołądek i później wprowadziłem również karniwora, czyli wprowadziłem, słuchajcie, mięso, jajka, inne produkty, automatycznie ten żołądek zaczął lepiej pracować. I uwierzcie mi, sam karniwor bez betainy HCL oraz bez octu jabłkowego potrafi Wam ten żołądek zakwasić prawidłowo. Nie mylcie zakwaszenia organizmu z zakwaszeniem żołądka. Zakwaszenie żołądka jest zupełnie innym parametrem. Im bardziej kwaśny żołądek, tym lepszym stanie jest organizm. Więc to są dwie zupełnie inne rzeczy. Żołądek musi być kwaśny, o tym mówił Bołotow. Im bardziej kwaśne produkty spożywacie, im bardziej gorzkie produkty spożywacie, tym ten żołądek również jest bardziej zakwaszony. Jeżeli chodzi o jakieś tam można stosować imbiry, żeby ssać przed posiłkiem, imbir też zakwasza, bo jest gorzki. Gorzki, kwaśny smak zakwasza wam żołądek. Wydziela soki trawienne. Po posiłku polecam sól, czyli 15-20 minut po posiłku pod język bierzemy 1-2 gramy soli i jakby zsiemy tą sól, wytwarzają się soki żołądkowe, lepiej trawimy. Proste, skuteczne
i naprawdę tanie. Więc ocet jabłkowy przed posiłkiem, betaina HCL, po posiłku 20 minut lecimy z solą pod językiem, żeby te soki żołądkowe się wytworzyły. Zakwaszacie tak żołądek przez 3 miesiące, wasz organizm jest w perfekcyjnym stanie, czujecie się fantastycznie. Ja bym zaczął od zakwaszenia żołądka. To jest numer 1. Numer 2. Nawodnienie organizmu. Czyli jeżeli już zakwasimy ten żołądek, zaczynamy równolegle nawadniać organizm, czyli pijemy wodę z solą. Nie pijemy wody butelkowanej jakiejś tam sklepowej, bo ona jest dla nas jałowa. Ja polecam podwójną osmozę sobie zamontować w nowo. Ja mam firmę Aquafor i mi czyści tą wodę, piję sobie tą wodę. Najlepszą wodą, jaką możecie kupić w sklepie, to jest woda Borjomi. Ja tą wodę piję, jeżeli nie mam tutaj jakby dostępu do tej mojej wody. Do wody dajecie sól. Sól tak naprawdę kłodawską, himalajską. Ja korzystam z soli Maldon. Jedna łyżeczka soli na litr wody. Pijecie 2,5 litra wody w ciągu dnia. Dostarczacie około 10 gram soli dziennie. Ta woda nie wychodzi z organizmu, ona zostaje. Nawadniamy organizm. Ile trwa nawodnienie organizmu? Tak samo, słuchajcie, około 3 miesiące, nawet do pół roku. Mamy tak organizmy zniszczone przez te diety, jakby funkcjonowanie w miastach, że mamy żołądki niezakwaszone, mamy nienawodnione organizmy i trzecia rzecz, mamy nieoczyszczone organizmy z patogenów, toksyn i innych drobnoustrojów. Więc tak naprawdę numer 1 to jest zakwasić żołądek, numer 2 to jest nawodnić jakby organizm, numer 3 to jest oczyścić organizm, a numer 4 to jest dopiero już go odżywić i odżywiamy go, ja odżywiam tłuszczami i jakby polecam odżywiać tłuszczami. Jeżeli ktoś nie chce wchodzić na karniwor, to tak naprawdę może być na ketozie, może być też na zwykłej diecie, nie ma znaczenia ile węgli wprowadza, ważne żeby ich było mało, możecie jeść 100 gram węglowodanów dziennie, ważne żeby ich tego nie było zbyt dużo. Mój wspólnik, który tak naprawdę przez długi czas nie mógł się przekonać do moich metod oczyszczania, poszedł na oczyszczanie, polecono mu co ma jeść, czego ma nie jeść. Okazało się, że nie może jeść glutenu, skrobi, wyeliminował gluten i skrobię. I słuchajcie, zaczął czuć się lepiej, zaczął czuć się fantastycznie. Oczywiście spożywa tłuszcze zwierzęce, czyli jajka, boczek, mięso. To jest jego fundament, jeżeli chodzi o dietę. Jednocześnie odżywia organizm, a z drugiej strony oczyszcza organizm. Jest tak naprawdę udowodnione, że żółtka w postaci dużej ilości żółtka 10-15 żółtek dziennie nawet ludzie spożywają, oczyszczają się tak organizm, odżywiają mózg tłuszczami i wychodzą nawet ze stwardnienia rozsianego po kilku miesiącach stosowania kilkunastu żółtek dziennie. Masło, żółtka, tłuszcze zwierzęce odżywiają cały organizm, wasza cera się zmienia, nie musicie używać kremów, wasz mózg jest odżywiony, zaczynacie dostarczać mu wartości odżywcze, których wcześniej organizm nie miał. Słuchajcie, i jeżeli chodzi o te odżywienie organizmu oraz oczyszczenie organizmu, to robimy jednocześnie. Tłuszcze jednocześnie oczyszczają organizm, jak i odżywiają organizm. Więc za 15 minut zrobimy live'a z karniwora, więc typowo ludzie z karniwora zostaną, którzy już są na karniworze lub chcą być na karniworze, bo mnie proszono o tego live'a. Aczkolwiek to się wszystko łączy. Jakby nasz organizm jest... Trzeba patrzeć na wszystko holistycznie. Z jednej strony odżywiać, oczyszczać, nawadniać, zakwaszać żołądek. Tu wszystko jest ważne. Później kontynuacja w postaci diety, w postaci nawyków. To wszystko jakby są małe rzeczy, które jakby składają się w całość i tworzą fantastyczną jedność. I tak, jeżeli chodzi o oczyszczanie, no to ja mam numer 1 biorezonans. Ja zacząłem od biorezonans magnetyczny. Dużo ludzi się z tym nie zgadza, jednak było kalibrowane. Biorezonans magnetyczny według skali Hawkinsa kalibruje na 500 ponad punktów, czyli jest poza logiką. Jeżeli ktoś spróbuje zrozumieć biorezonans na poziomie logiki, nie zrozumie i nie będzie w to wierzył. Biorezonans działa po prostu, jakby to jest fakt. Ja przetestowałem na sobie, przetestowałem na wielu osobach, wysyłam do moich osób, które robią taki biorezonans. Dziesiątki ludzi zaczęło czuć się fantastycznie po biorezonansie. Nawet ludzie, którzy nie byli przekonani, jak mój wspólnik Michał, o którym mówiłem, zaczął czuć się fantastycznie. I tutaj nie znam przypadku, który czuje się źle po biorezonansie. Nie znam historii, że biorezonans nie pomógł, jeżeli jest zrobiony przez dobrą osobę. Ja się pozbyłem tego grzyba, tej pleśni Aspergilliusa z nosa w ciągu zaledwie 2-3 miesięcy, gdzie normalnie proces oczyszczenia trwa kilka lat. Ludzie pozbywają się, słuchajcie, jak moja znajoma na biorezonansie, boreliozy. Choroby, która w ogóle jakby nie powinna być tak szybko uleczalna. Biorezonans działa. Szukamy dobrej osoby od biorezonansu. W każdym mieście są tacy specjaliści. Najpierw patrzymy opinię tej osoby. Idziemy na biorezonans, badanie. Polega to na tym, że mamy sobie jakby
częstotliwości, o których mówiliśmy wczoraj, i każda z naszych, tak samo tych patogenów, bakterii, drobnoustrojów, innych, bogatego życia wewnętrznego, wytwarza swoją częstotliwość. I my poprzez ten biorezonans, tak jakby rozmawiamy sobie z tym komputerem, patrzymy, co odpowie, czyli my wysyłamy częstotliwość do organizmu, na przykład tasiemca takiego i takiego, i patrzymy, czy on odpowiedział. Jest normalna korespondencja, takie walkie-talkie. Tak jakby jak na morzu mamy odpowiedzi i szybko odpowiedź tak lub nie. I to czy, odpowiedź tak czy nie. Jeżeli nie ma, oczyszczenie wątroby, powiem Wam później, oczyszczenie wątroby też robiłem. Jeżeli chodzi o ten biorezonans, patrzymy, co jest, czego nie jest, potem dobieramy częstotliwości do tego, jakie mamy patogeny w organizmu, i wybijamy te patogeny, które się w tym organizmie znajdują. Ja polecam biorezonans, to jest u mnie numer jeden. Ja chodzę na biorezonans, słuchajcie, co kwartał. Ja uważam, że jeżeli ktoś oczyszcza swoje zwierzęta domowe, czyli swoje jakby koty, psy, raz na pół roku czy raz na rok, to głupotą jest siebie nie oczyszczać, tak? Jeżeli my wiemy, że koty, psy mają drobnoustroje, patogeny, to czemu my nie oczyszczamy siebie? Ja chodzę na biorezonans raz na kwartał, raz na pół roku, to jest minimum. Raz na pół roku, co roku jestem raz na pół roku na... dwa razy do roku jestem minimum na biorezonansie. Więc ja sprawdzam po prostu, co jest w moim organizmie nie tak, i co jakiś czas trzeba to robić. Drugą rzecz, znajdźcie sobie fantastycznego jakiegoś specjalistę od patogenów, po prostu jeżeli chodzi o wybijanie ich. Ja polecam doktor Pokrywka, na przykład jest wielu, wielu ludzi, którzy wybijają, odrobaczają organizm, czyli odrobaczenie organizmu to jest numer dwa, jeżeli chodzi o czyszczenie organizmu, czyli pozbycie się tych wszystkich glist ludzkich, tasiemców i innych rzeczy. Okazuje się, że naprawdę mamy to wszystko i ludzie nie wiedzą, co mają wewnątrz siebie. Więc ja polecam sprawdzić i oczyścić organizm, prawdziwie odrobaczyć. Ja robiłem to wiele razy. Najlepiej na mnie zadziałała taka substancja, nie ma jej w Polsce, jak Decaris, to jest z Ukrainy substancja Decaris, 150 mg. Brałem to przez kilka dni i później jakby czułem się fantastycznie, więc odrobaczcie organizm, pójście na biorezonans. To są rzeczy, które warto zrobić na samym początku oczyszczenia organizmu. Później już będzie łatwo Wam ten organizm odżywiać. Wy nie jesteście w stanie odżywić organizmu witaminami, minerałami, których Wam brakuje, jeżeli macie w organizmie coś, co w tym organizmie nie powinno być. Więc pierwsza rzecz, oczyszczamy i dopiero później odżywiamy, bo te bakterie i te wszystkie rzeczy się żywią tym i powodują, że my nie wchłaniamy. Na przykład są takie istotki u nas, które powodują, że na przykład witaminy B nie wchłaniamy. Potem mamy deficyt witaminy B i okazuje się, że spożywamy dużo witaminy B, ale po prostu nie wchłaniamy tej witaminy B. Ja miałem tam akurat przypadek na swoim organizmie, oczyściłem organizm, nagle witamina B w normie. A przez kilka lat, chyba z 5 lat nie potrafiłem mieć witaminy B w normie. W Portugalii zaraziłem się tasiemcem, jadłem surowe ryby, więc od tamtego czasu nie jem surowych ryb. Jakby polecam również tych surowych ryb nie jeść, bo tam są cuda, nie? Kolejna rzecz, bardziej taka kontrowersyjna, aczkolwiek każdy na głodówce, każdy kto był na głodówce, robił różnego rodzaju lewatywy oczyszczania. Ja polecam jakby hydrokolonoterapię. Kto nie był, niech znajdzie w swoim mieście dobrą hydrokolonoterapię, która oczyszcza jelita. Ja robię też to regularnie, raz na kwartał, raz na pół roku. Kiedyś robiłem więcej, bo miałem jakby więcej złogów jelitowych, które musiałem się pozbyć. Później tego się robi mniej, więc nie bójcie się w ogóle rozmawiać o fizjologii. Fizjologia to jest rzecz bardzo ważna. Ludzie mają tabu fizjologię, nie można mówić o takich rzeczach na live'ach czy na innych rzeczach. Nie, to jest bardzo ważne, słuchajcie. Wy oczyścicie swoje jelita, wasz mózg się oczyści. Ja za każdym razem, kiedy robię którąś z tych rzeczy, czy to biorezonans, czy to Decaris, oczyszczanie, odrobaczanie organizmu, czy jakąś hydrokolonoterapię, mój organizm i moja głowa funkcjonuje spokojniej, ma więcej energii, mam piękny sen i jakby przetestowałem to na sobie. Więc mamy sobie oczyszczanie jelit. Kolejna rzecz to jest sauna. Ja robię saunę dwa razy w tygodniu. Polecam robić tą saunę dwa razy w tygodniu, nie częściej, bo to przebodźcowuje organizm. Wczoraj byłem na saunie akurat, zrobiłem 3 seanse, na koniec zimną wodę i spałem fantastycznie, więc polecam Wam robić dwa razy w tygodniu saunkę. Rozluźnia mięśnie, wychodzą toksyny. Jeżeli robicie to regularnie, tych toksyn będzie znacznie, znacznie mniej. Następna rzecz, nietolerancje i jakby kwestia diety. O kwestii diety pogadamy za 10 minut, kiedy zrobimy live typowo dla karniwora, więc kto będzie chciał zostać i posłuchać o tłuszczówce, o tym, jak odżywiać swój mózg, o tym, jak wejść na bardzo dużą wydajność za pomocą mięsa,
to zapraszam, za 10 minut zrobimy dla tych osób live. Aczkolwiek tutaj nietolerancje u mnie na przykład wyszło, że ja nie mogę kazeiny jeść, tak? Jakby kazeina jest w nabiale. Bardzo dużo ludzi tej kazeiny nie może spożywać. Bardzo dużo ludzi nie może spożywać glutenu. Więc polecam tak naprawdę, jeżeli macie problemy ze zdrowiem, odstawić kilka produktów, czyli eliminacja. Eliminujemy produkty na jakiś miesiąc, dwa, trzy, patrzymy jak się czujecie i potem wprowadzacie je ponownie i patrzycie, czy organizm już się oczyścił i może ponownie je spożywać. Bo nietolerancja to jest mit. Nietolerancja pojawia się tylko wtedy, kiedy macie jakieś patogeny, drobnoustroje w organizmie. Kiedy ich nie macie, możecie jeść wszystko. Ja w momencie, kiedy się oczyściłem, przestałem mieć nietolerancję na inne produkty, aczkolwiek wybieram ich nie jeść, bo wiem, co mi służy, a co mi nie służy bardziej. Tak? Co mniej, a co bardziej. Więc kazeina, nabiał. Polecam Wam odstawić nabiał. Nawet jeżeli nie wchodzicie na karniworę, nie wchodzicie na keto, nie wchodzicie na tłuszczówkę, polecam Wam mniej nabiału. To jest jedna rzecz. Nie każdy dorosły ssak spożywa nabiał, praktycznie żaden poza nami, więc kazeina to jest coś, co może Wam przeszkadzać. Druga rzecz to jest gluten, trzecia rzecz to jest skrobia. Ja nie spożywam zbóż, nie spożywam węglowodanów, nie zapycham tych jelit, dzięki czemu jak jest dużo tłuszczu, te jelita są drożne, te jelita są czyste i moja głowa również jest czysta. Więc odstawcie zboża, odstawcie skrobie, odstawcie cukry, odstawcie nabiał, tak? Możecie spożywać warzywa, możecie jeść wszystko, co chcecie, ale spróbujcie na miesiąc, na dwa odstawić te produkty. Zobaczycie, jak się będziecie czuli. Ja nie znam osoby, która się czuje gorzej po odstawieniu tych produktów. Osobiście nie znam, a dużo osób przetestowałem tak naprawdę te moje jakby polecenia. Następna rzecz, coś, co ja kocham, jakby to jest olej rycynowy. Piękną metodą, jeżeli nie chcecie robić tych wszystkich biorezonansów, nie wierzycie w te oczyszczania, odrobaczania, aczkolwiek nie ma w co wierzyć, po prostu to działa. Prosta rzecz, kupujecie olej rycynowy. Kosztuje to w aptece grosze. Olej rycynowy jest z nami i to jest taka metoda bardzo, bardzo stara z naszymi babciami. Jest olej rycynowy. Patrzcie, to jest 105 ml, to starcza na dwie kuracje. To jest fantastyczna rzecz. Wieczorem sobie przed snem pijecie 50 oleju rycynowego, idziecie spać, wstajecie rano, macie mocne oczyszczenie i czujecie się fantastycznie. Bardzo często, kiedy mnie łapie jakieś przeziębienie, grypa, aczkolwiek ostatnio to się nie zdarza, kiedy Was łapie jakaś taka choroba czy gorsze samopoczucie, ja walę sobie 50 oleju rycynowego przed snem. Zamiast kiedyś 50 wódeczki, to sobie walę 50 oleju rycynowego. Olej rycynowy bardzo udrażnia, oczyszcza jelita, również oczyszcza też wątrobę. Polecam olej rycynowy. Jest takie oczyszczanie o godzinie 2 w nocy, robicie to oczyszczanie, że sobie bierzecie 25 ml oleju rycynowego, 25 ml koniaku, 25 ml herbaty czarnej. Ja to robię w podwójnej proporcjach, czyli robię 50-50-50. 150 sobie przygotowuję przed snem, idę spać. O godzinie 2 to się robi w pełni księżyca, o godzinie 2 wstaję, piję tą miksturę, czy olej rycynowy, koniak i herbata. Polega to na tym, że najpierw herbata jest pożywką dla bakterii i jakby tych wszystkich robaczków. One się tą herbatą zasilają, odżywiają, następnie dostają paraliż alkoholem, a olej rycynowy je wymiata. Genialna metoda, to jest metoda takiej mojej szeptuchy, jednej z kilku, które mi poleciły wiele metod oczyszczania. Kasia jest fantastyczna i Kasia, jeszcze wiele rzeczy od Kasi Wam powiem, co Wam polecam. Olej rycynowy jest the best. Jest tani, jest prosty w obsłudze i robi cuda. Dziecko, które ma na przykład anginę, wypije olej rycynowy, następnego dnia budzi się bez anginy. Magia. Jeżeli czujecie się chorzy i chcecie oczyścić organizm, kładziecie się na prawej stronie, wlewacie sobie do ucha wodę utlenioną, czekacie, będzie się pieniła, oczyszcza Wam zatoki, wylewacie drugie ucho, wylewacie, idziecie spać następnego dnia. Nie ma bólu gardła, nie ma zapchanych zatok. Proste. Czemu o tym nikt nie mówi? Macie dwie metody. Olej rycynowy, woda utleniona. To są dwie rzeczy, które mam zawsze w apteczce domowej. To jest, słuchajcie, lekarstwo najlepsze. Ludzie kiedyś nie mieli lekarstw, a funkcjonowali fantastycznie. Więc olej rycynowy, woda utleniona, jeżeli czujecie się gorzej, żeby oczyścić zatoki oraz żeby oczyścić jelita. Kolejna rzecz, balsam Szostakowskiego. Ja polecam balsam Szostakowskiego. Kto nie zna, niech sobie poczyta. O tym nie będziemy dużo mówili. To chodzi o to, żeby zrobić na jelitach taką powłokę, można powiedzieć ceramiczną, która powoduje, że te jelita są zabezpieczone
i jakby, taki, jakby taka błona się tworzy na jelitach. Balsam Szostakowskiego proces trwa około 2 tygodnie, żeby te jelita były naoliwione, można powiedzieć. Wtedy mniej na nich zostanie tych wszystkich bakterii, drobnoustrojów i rzeczy, które spożywacie w aktualnym pożywieniu, tak? Więc balsam Szostakowskiego 20 minut przed i po nim można nic jeść i pić. I jeżeli chodzi o sen, to przed snem 2 godziny, czyli rano robimy to sobie na czczo balsam Szostakowskiego. To jest łyżka, bierzecie łyżkę, połykacie łyżkę jedną taką dużą stołową i wieczorem to samo. Tylko pamiętajcie, 20-30 minut przed nie jemy, nie pijemy, 20 przed i po nie pijemy, nie jemy, a przed snem 2 godziny to robimy, żeby to zdążyło się wchłonąć. Więc balsam Szostakowskiego, genialna metoda, bardzo dużo chorób się leczy za pomocą balsamu Szostakowskiego. Poczytajcie o tym, to jest długi temat. Mamy jeszcze tak naprawdę Kambo i MMS. Kambo i MMS, no to są rzeczy już z grubej rury, więc jeżeli zaczynacie swoją przygodę z oczyszczaniem organizmu, to nie róbcie tego robicie to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Są to bardzo grube procesy dla chętnych, zainteresowanych. Ja mogę to jakby opowiedzieć już prywatnie. Kambo polega na tym, że robimy sobie takie dziurki, wypalają nam, to jest taka ceremonia z Ameryki Południowej, wypalają wam dziurki tutaj na skórze, nakładają wam jad, czyli ten śluz z takiej żaby na organizm, wtedy organizm ma toksyny, ale wszystkie toksyny wtedy idą do wątroby, czyli te, które już mieliście oraz te, które dostarczacie. Następuje proces detoksykacji organizmu tak mocny, że czasami możecie jakby stracić przytomność. Ja zrobiłem ten proces 6 razy i zemdlałem podczas pierwszego procesu, zemdlałem, nie? Więc jest tak grubo, że jeżeli nie jesteście gotowi, nie róbcie tego. Potem czystość głowy jest taka, jakiej nie doświadczyłem nigdy w życiu i za każdym razem, kiedy to robię, jest po prostu fantastycznie. Pół godziny jest nieprzyjemnie, czyli pół godziny wszystkie toksyny idą do wątroby. Wątroba musi to wydalić górą lub dołem, nie ma znaczenia. Po prostu się pozbywacie wszystkich toksyn w ciągu pół godziny. Kambo jest genialne, ale kambo jest dla komandosów, kambo jest dla zawodowców, którzy jakby nie boją się śmierci. Też bardzo dużo jakby strachu przed śmiercią, strachu przed zagrożeniem wam mija poprzez to, że macie, słuchajcie, bardzo zły stan przez pół godziny. Więc kto chce się dowiedzieć więcej o kambo, ja mam osoby, które to robią, to już dawajcie prywatne wiadomości, ale to jest, uwaga, grube, nie? MMS. MMS to jest ostatnia rzecz, czyli tutaj mamy sobie MMS-ik. MMS-ikiem wyleczono w Afryce ponad kilkaset tysięcy ludzi na malarię. To kosztuje grosze. MMS 28% to jest, słuchajcie, 100 ml akurat. Kosztuje chyba 3-4 dychy, a starcza na kilka lat. Więc też tania metoda. Wszystko co tanie, to się okazuje dobre. Wszystko co drogie, to okazuje się, że dla nas jest szkodliwe. Więc jeżeli chodzi o farmację. Więc mamy sobie MMS, MMS, kropelka dziennie i na jedną kroplę MMS-u dajemy 5 kropli cytryny. To jest grube, to jest też mocne, to jest naprawdę, uwierzcie mi, 30 dni kuracji. To jest tylko dla komandosów i dla zawodowców, dla ludzi, którzy nie boją się jakby gorszego samopoczucia, bo to gorsze samopoczucie jest chwilowe, później macie piękne samopoczucie. Więc to już jest, to są techniki dla zawodowców. Mam więcej takich technik dla komandosów, o których na razie nie mówię. Ja przeginałem pałę, nie? Ja przeginałem pałę do tego stopnia, że robiłem rzeczy bardzo niebezpieczne. Aczkolwiek testowałem swój organizm do granic możliwości, jakoś zawsze dawał radę. Teraz czuję się fantastycznie, teraz już nie czuję potrzeby oczyszczenia organizmu. Teraz już po prostu jestem na karniworze, czyli podtrzymuję ten czysty stan. O tym karniworze za chwilę porozmawiamy. Więc za sekundę się rozłączymy tutaj, czyli skończymy tego live'a i rozpocznimy live'a a propos karniwora. Więc ci, którzy chcą dołączyć do plemienia mięsożerców, zapraszam serdecznie, a ci, którzy już są w plemieniu mięsożerców, również zapraszam, bo macie pytania z tego co wiem, po 10 dniach wezwania karniwora bardzo dużo ludzi się czuje fantastycznie. Okazuje się, że brak cukru nie jest niczym strasznym. Ludzie tak kiedyś, słuchajcie, żyli, funkcjonowali. Ale pamiętajcie o tym, że to jest już podtrzymanie później stanu. Sam karniwor bardzo mocno oczyszcza, ale jeżeli nie chcecie robić karniwora, róbcie ketozę. Jeżeli nie chcecie robić ketozy, róbcie niskie węgle, tak? Żeby tego nie było zbyt dużo, żeby tej pożywki dla bakterii nie było zbyt dużo. Karniwor jest bardzo gruby i jest bardzo mocny, bo nie dostarczacie żadnego błonnika i żadnej pożywki dla tych bakterii, tak?
Jeżeli spożywacie dużo cukru, ta kandida ma możliwość rozwoju. Jeżeli spożywacie mało cukru, ta kandida po prostu się wygasza i czasami wystarczy 3 miesiące na karniworze. Nie musicie robić tych rzeczy, co ja mówiłem, czyli nie musicie odrobaczać organizmu, robić biorezonansu, robić hydrokolonterapii czy lewatywy, robić słuchajcie, jakichś tam olejów rycynowych, balsamów, kambo, innych rzeczy, bo to są rzeczy grube. To są rzeczy oczyszczające, gdzie nie będzie na początku Wam miło. A jeżeli chcecie miło, to zapraszam na live'a z karniwora, bo przez 3 miesiące wystarczy robić karniwora i nie trzeba robić tych rzeczy i macie czysty organizm. Nawadniajcie organizm, zakwaszajcie żołądki i proponuję karniworkę. Zapraszam, kończymy tego live'a i słuchajcie, widzimy się za 3 minuty.